Znajduję się w Kikole, województwo kujawsko-pomorskie, ziemia dobrzyńska. Przede mną wzgórze, na którym umiejscowiony jest kościół wraz z przylegającym cmentarzem. Za moimi plecami przebiega droga krajowa numer 10, a za nią mamy jezioro Kikolskie. Później przejdę się w ten rejon i zrobię kilka ujęć, a także w samej miejscowości. Jak widać, świątynia znajduje się na wzniesieniu. Wskazuje to także na prawdopodobieństwo, że wiele wieków temu w miejscu tym mógł istnieć gród obronny, stanowiący ośrodek władzy i administracji nad pobliską okolicą. O tym powiem za chwilę. Jeżeli chodzi o grody i warownie na ziemi dobrzyńskiej, to pierwsze informacje na ten temat ukazały się już po 1800 roku. Należy wspomnieć tutaj o osobie pana Wincentego Gwareckiego, który był autorem m.in. pozycji pod tytułem Opis topograficzno-historyczny ziemi dobrzyńskiej z ryciną i tabelą wykazującą obwodu Lipnowskiego, gminy Wsie, Dymy i Dziedziców, wydanej w Płocku w 1825 roku. Kolejna istotna postać w tym temacie to pan Gustaw Zieliński, autor rozdziałów trzeciego tomu badań historycznych o ziemi dobrzyńskiej, które ujrzały światło dzienne w 1861 roku. Także artykułów zamieszczanych we wiadomościach archeologicznych dotyczących regionu. Dalej należy wspomnieć o panu Andrzeju Zalewskim, który zarejestrował 28 obiektów grodowych na ziemi dobrzyńskiej. Był to schyłek XIX wieku. Z kolei w okresie dwudziestolecia międzywojennego badania w tym rejonie przeprowadził pan Jakimowicz, pełniący wówczas obowiązki konserwatora zabytków archeologicznych Okręgu Warszawskiego. Po II wojnie światowej badania na ziemi dobrzyńskiej przeprowadzili naukowcy z Muzeum Archeologicznego z Poznania. Jednak obszar ten został dokładniej zbadany przez naukowców z Toruńskiego Ośrodka Badawczego. Należy tutaj wymienić m.in. osoby pana doktora Jana Grześkowiaka, pani profesor Jadwigi Chudziakowej, czy też pana profesora Wojciecha Chudziaka. Także naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego mają swój wkład w badania archeologiczne na ziemi dobrzyńskiej. Trzeba wspomnieć obowiązkowo o postaci pana profesora Leszka Kajzera, który wespół z panem Arkadiuszem Chorąziakiem byli autorami książki pod tytułem Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, część czwarta, Budownictwo obronne Ziemi Dobrzyńskiej. I to właśnie na tej pozycji będę w głównej mierze bazował, opowiadając o dawnej, bardzo dawnej historii Kikoła i okolicy. No, chciałem dodać, że pan profesor Leszek Kajzer był wybitnym specjalistą w dziedzinie właśnie archeologii tutaj regionu ziemi dobrzyńskiej, także Kujaw. Będę kontynuował dalej. W połowie lat 90., dokładnie w 1994 roku na wzgórzu, gdzie dzisiaj znajduje się kościół, który widzimy przed sobą, i cmentarz na prawo od kościoła z tego ujęcia, które teraz filmuję, przeprowadzono badania weryfikacyjno-konserwatorskie, które zaowocowały powstaniem kilku hipotez badawczych dotyczących miejsca domniemanego grodu. O tym powiem za moment. Jeszcze cofnę się w czasie do lat 60. XX wieku. Otóż pierwsze prace badawcze w miejscu domniemanego grodu zostały przeprowadzone w 1964 roku pod kierownictwem pana profesora Kazimierza Żurowskiego, a później w 1969 roku przez panią profesor Jadwigę Chudziakową. Znaleziono wówczas ułamki naczyń wczesno-średniowiecznych. Na początku lat 80. naukowiec z Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego pan Andrzej Gajda poprzez swoje badania zdatował obiekt na okres wczesnego średniowiecza. Natomiast w akcie badań penetracyjnych przeprowadzonych w 1987 roku na wzgórzu odnaleziono ułamki ceramiki z XIV i XV wieku.
W trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 90. nie odnaleziono fragmentów kultury materialnej z XIII wieku. Dlaczego o tym wspomniałem? Ano dlatego, że wiadomym jest, iż pierwsza pisemna wzmianka o kasztelanki kolskiej nastąpiła w 1236 roku w dokumencie Konrada Mazowieckiego wystawionym na wiecu we wsi Dankowo. Nastąpiło to 2 lipca wymienionego roku. Jest to dowód na to, że w Kikole istniał ośrodek władzy administracyjnej, a jak wiadomo, miejsca takie były zazwyczaj ufortyfikowane, co oznacza, że istniało wielkie prawdopodobieństwo, iż w tym miejscu istniał gród. Według badań pana Ambrożego Boguckiego kasztelania Kikolska została zlikwidowana prawdopodobnie w wyniku jednego z najazdów plemion pruskich. Jeżeli chodzi o badania archeologiczne czy też średniowieczne, no to należy powiedzieć bez wątpienia, że dyscypliny te wymagają większego ogromu pracy, natężenia umysłu niż w przypadku badań nowszych dziejów, gdzie jest łatwiejszy i większy dostęp do źródeł. Często też dochodziło do różnicy zdań pomiędzy archeologami a specjalistami od średniowiecza. Przykładem może być odmienne zdanie pana profesora Leszka Kajzera i pana Arkadiusza Chorąziaka odnośnie łączenia reliktów domniemanego grodu Kikolskiego z pobliskim grodzeniem i Suminem, a taki pogląd forsowali z kolei pan profesor Zenon Guldon i pan profesor Jan Powierski. Jeżeli chodzi o Sumin, to w wyniku badań przeprowadzonych w 1992 roku ustalono, że grodzisko w tej miejscowości znajduje się na zachodnim brzegu jeziora o tej samej nazwie w odległości około 100 metrów od kościoła. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w maszynopisie autorstwa panów profesora Leszka Kajzera, pana Arkadiusza Chorąziaka, pani profesor Anny Marciniak Kajzer oraz pani Olgi Krut-Chorąziak pod tytułem Archeologiczne badania weryfikacyjne grodziska stożkowatego w miejscowości Sumin, gmina Kikół, województwo włocławskie. Z kolei w przypadku grodzenia badania weryfikacyjne nie wykazały istnienia w tej miejscowości grodu. Znajduje się tam kaplica położona na małym wzniesieniu. Elementy pozostałości po konstrukcji obronnej w tym miejscu nie zostały zidentyfikowane. Wzniesienie w grodzeniu było prawdopodobnie kiedyś miejscem pochówku. Odnaleziono tam ślady osadnictwa z XVII, przełomu XIX-XX wieku w pobliskim sąsiedztwie kaplicy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w maszynopisie wymienionej wcześniej czwórki naukowców pod tytułem Archeologiczne badania weryfikacyjne domniemanego grodziska w miejscowości Grodzeń, gmina Kikół, województwo włocławskie, przeprowadzone w 1993 roku. W zeszłym roku właśnie w Grodzeniu miałem okazję odwiedzić nieczynny, no, zaniedbany i zarośnięty dawny cmentarz ewangelicki, który znajduje się właśnie w pobliżu kaplicy. Teraz skoncentruję się na miejscowości, w której jestem. Jak wspomniałem, nie odnaleziono reliktów przeszłości z XIII wieku, jednakże znaleziono fragmenty kultury materialnej z okresu późnego średniowiecza, także z XVI i XVII wieku. W miejscu, w którym stoi dzisiejszy kościół, wcześniej istniały inne świątynie. Pierwsze z nich były konstrukcji drewnianej. Mur, który widzimy, powstał, mam nadzieję, że go widać, później podejdę bliżej, powstał na początku XX wieku. Po jego wewnętrznej stronie w dawniejszych czasach znajdował się cmentarz przykościelny. Obecna świątynia została wybudowana w latach 1904-1909. W podsumowaniu badań archeologicznych pan profesor Leszek Kajzer oraz pan Arkadiusz Chorąziak, pomimo braku dowodów materialnych stanowiących o istnieniu grodu kasztelańskiego w Kikole, stwierdzili, że istnienie tej konstrukcji w tym miejscu było bardzo prawdopodobne i wskazuje na to wiele czynników. W trakcie prac archeologicznych wydobyto także fragmenty śladów osadnictwa kultury amfor kulistych. Mówię o tym dopiero teraz, ponieważ świadczy to o tym, że ludzie zamieszkiwali ten obszar już kilka tysięcy lat temu. Samo wzgórze wskazuje na obronny charakter tego miejsca, do tego jak wiele grodzisk położone jest w pobliżu jeziora, które zapewne
no, stanowiło źródło pokarmu poprzez połowy ryb w tym akwenie. Autorzy książki, na której opierają swoją wiedzę, opowiadając o najdawniejszych czasach Kikoła i okolicy, podkreślili, że wzgórze, na którym znajduje się świątynia, było trudnym ze względu na istniejącą zabudowę miejscem do badań archeologicznych. Skąd wzięła się nazwa miejscowości? Tutaj chciałbym zacytować pana profesora Mirosława Krajewskiego, który we wstępie książki Parafia Kikuł autorstwa Henryka Osińskiego spróbował wyjaśnić tę kwestię. Tutaj cytuję: nie da się jednoznacznie wyprowadzić pochodzenia nazwy Kikuł. Po raz pierwszy pojawia się w dokumentach pod rokiem 1236 jako Castrum quod vocatur Kichol. Nazwa może być wyprowadzona zarówno od przezwiska człowieka, bądź wyrażenia kyka jako kijka złamanego pnia drzewa lub też uciętego fragmentu terenu, a nawet odciętej ręki, kika, kikut. Koniec cytatu. W dalszej części mojej opowieści będę opierał wiedzę na książce autorstwa pani Mirosławy Blachowskiej, Jolanty Kuczkowskiej i pana Krzysztofa Kuczkowskiego pod tytułem Kikuł i okolice na tle dziejów ziemi dobrzyńskiej, wydana Rypin Kikuł 1997. Niewiele wiadomo o losach Kikoła w drugiej połowie XIII i XIV wieku. Powodem jest zapewne brak źródeł, między innymi pisanych. Spośród nielicznych dokumentów, jakie zachowały się z tego okresu, należy wymienić dokument księcia Władysława Opolczyka dotyczący zastawu krzyżaką z Łotorii z 5 maja 1391 roku. Pojawiła się tam wzmianka o właścicielu wsi Janusza z Kikoła, który to 4 lata później od wspomnianej daty sprzedał 80-łanowy kikuł z jeziorem i folwarkiem za 800 grzywien pruskich krzyżakom. W 1405 roku kikuł z powrotem wrócił do Polski. Począwszy od 1433 roku można mówić o podziale Kikoła na część królewską i szlachecką. Za panowania króla Kazimierza Jagiellończyka część miejscowości należąca do korony stała się własnością w wyniku zastawu rodziny Moszczyńskich. Herbunałęcz stało się tak w 1472 roku. Z kolei od drugiej połowy XVII wieku zarówno dobra szlacheckie, jak i królewskie, kikolskie zmieniły właściciela. Nowymi posiadaczami tych terenów została rodzina Zboińskich, herbu Ogończyk. Jednym z przedstawicieli tego rodu, który zrobił wiele dobrego dla miejscowości, był Ignacy Antoni Zboiński. To dzięki jego staraniom, za przyzwoleniem króla Augusta III od 1791 roku, Kikuł otrzymał prawa miejskie. W końcu XVIII wieku miasteczko liczyło około 270 mieszkańców. Pobliskie Lipno, które jest w dzisiejszych czasach o wiele większe od Kikoła, w tym czasie liczyło około 500 mieszkańców. Kikuł zamieszkiwało wówczas 48 rzemieślników, 13 kupców i kramarzy. Chciałbym powiedzieć kilka zdań więcej na temat ówczesnego właściciela Kikoła, Ignacego Antoniego Zboińskiego. Ojcem wspomnianej postaci był Franciszek Zboiński, łowczy nadworny, koronny, zaś matką kasztelanka wyszogrodzka Agnieszka Karnkowska. Ignacy Antoni Zboiński w trakcie swojego życia piastował wiele ważnych urzędów. Był m.in. stolnikiem dobrzyńskim w latach 1744-1752, kasztelanem płockim w latach 1756-1777. Od 1791 roku piastował urząd wojewody płockiego. Zmarł w 1796 roku, odznaczony orderem Orła Białego oraz orderem Świętego Stanisława. W owym czasie do rodziny Zboińskich należało oprócz Kikoła 12 okolicznych wsi. Wraz z żoną został pochowany w kościele ojców Bernardynów w Skępem. Około 1790 roku wzniósł klasycystyczny pałac. Później udam się w to miejsce. Być może nie zrobię za dobrych ujęć, jako że jest to własność prywatna. Kikuł utracił prawa miejskie po 1867 roku, po powstaniu styczniowym.
koniec XIX wieku, początek XX wieku to czas, kiedy Kikuł został własnością rodziny Nałęczów, jednak w wyniku zadłużenia majątku państwo wystawiło dobra kikolskie na sprzedaż. W wyniku licytacji nowym właścicielem zostali posiadacze cukrowni Chełmica, spółka akcyjna. Zarząd owej spółki mieścił się w Warszawie. Skład to Gustaw Birstein, Eliasz Leszczyński, Kazimierz Majewski, Ludwik Morgenstern, Naum Rabinowicz, Rafał Szereszowski, Michał Szereszowski. Dyrektorem był inżynier Stefan Dobrowolski. W dwudziestoleciu międzywojennym w Kikole istniała siedmioklasowa szkoła powszechna. Jeżeli chodzi o administrację, to władzę na szczeblu lokalnym w miejscowości sprawował wójt. Znajdowała się tutaj także poczta, apteka i prywatny gabinet lekarski. Jeżeli chodzi o rzemieślników, to istniały warsztaty szewskie, krawieckie, rymarskie oraz kuźnia. Także działalność swoją rozwijały organizacje społeczne. Istotną rolę poprzez dodatkową funkcję w aspekcie kulturalnym pełniła straż pożarna. Działo się tak w wielu miasteczkach polskich. Po odzyskaniu niepodległości w Kikole istniała wówczas drużyna harcerska oraz związek strzelecki. Połączenie z Lubiczem, Lipnem, a nawet Płockiem zapewniała kolej wąskotorowa. Jeżeli chodzi o historię dwudziestowiecznego Kikoła, to wydaje się, że ciekawym źródłem informacji jest strona internetowa, gdzie lokalna społeczność poprzez m.in. dzielenie się starymi fotografiami, wspomnieniami przekazywanymi przez starszych mieszkańców, no żywo interesuje się historią miejscowości i okolicy. Znajduję się teraz na cmentarzu przy kościelnym. Rozciąga się ładny widok na jezioro ze wzgórza. Ciąg dalszy spaceru po Kikole, jak widać tradycje patriotyczne są tutaj podtrzymywane w bardzo fajny sposób. Tutaj znajduje się pałac z parkiem, o którym wspomniałem. W dzisiejszych czasach własność prywatna.
Tutaj mamy kolejne historyczne miejsce, które jest praktycznie niewidoczne i wielu ludzi o tym nie wie. Jest to były cmentarz ewangelicki. No tutaj nie zachowały się w ogóle płyty nagrobne, tylko część konstrukcji grobów. Można tutaj wejść z tamtej strony od ulicy Toruńskiej. Gryzie? A dobra. No jak widać, miejsce to zostało upamiętnione taką oto tablicą. Znajduje się obecnie nad jeziorem Kikolskim, ziemia dobrzyńska. Idziemy dalej. Tam mamy drogę Warszawa-Szczecin. A krótszy odcinek, no to jest Lipno na Toruń. Warto się tutaj zatrzymać, żeby odpocząć i zrelaksować się. Można coś przekąsić w przydrożnym barze, zapewne rybę. No tutaj jest ciekawa sytuacja, bo rzadko takie siłownie napowietrzne są wykorzystywane, a tu proszę, młodzież ćwiczy, co jest bardzo pozytywne. Ostatnie filmowane miejsce przed moim odjazdem z Kikoła. No tutaj obecnie nic nie ma, ale z tego co się nie mylę, przed II wojną światową istniał tutaj cmentarz żydowski. No jak to bywało w takich przypadkach, hitlerowcy działali przeważnie w ten sposób, że płyty nagrobne bywały użyte przykładowo jako chodniki w miastach, na ulicach. No podobno jeszcze jakiś czas temu została znaleziona tutaj macew lub jej fragmenty. No i to by było na tyle z mojej opowieści o Kikole.